parę rzeczy mu się nie udało, ale umocnił władzę. Paweł Wieczorkiewicz. To jeden z większych durniów na tronie książęcym owej monarchii wczesnopiastowskiej. Marek Urbański. Piękne i bestia. Bolesław III Krzywousty, syn Władysława I Hermana i jego drugiej żony, księżniczki czeskiej Judyty, przyrodni brat Zbigniewa, od 1102 roku książę Polski. To jeden z piękniejszych mitów historii Polski. Polityk, który właśnie dzięki Galowi chyba wszedł do tej historii nie zawsze za to, za co powinien wejść, i znaki minus zostały zamienione w jego biografii na plusy. Czy te plusy poza tym były? No chyba jednak Był człowiekiem, który potrafił zebrać do kupy to państwo, które przeżywało okresy wzlotów i upadków, niewątpliwie w monarchii wczesnopiastowskiej. To jest jeden z okresów wzlotów Polski. No parę rzeczy mu się nie udało, ale umocnił władzę, umocnił i nieco rozszerzył terytorium państwa. Utrzymał to wszystko w kupie. Jak widzę, i ty ulegasz mitom. To jeden z większych durniów na tronie książęcym owej monarchii wczesnopiastowskiej. Jeśli miał jakąkolwiek zasługę, to, że właśnie przytrzymał u siebie owego Galla i innych zasług nie widzę. Był to łotr, zbrodniarz. To, co zrobił z własnym bratem, przekraczało normy nawet średniowieczne. W polityce, no cóż, lubił wojować, tylko mu to nie wychodziło. A tak zwane zdobycie Pomorza to przecież kpina. Ale dobra wyprawa upieszcza chyba w sumie. No, to znaczy był to zbój, a nie polityk. Łupił również Czechy. To słuszne, w średniowieczu to bardzo słuszne. Tam były pieniądze. No tak jak kiedyś Głowacki powiedział Attili o chłopie. Pokażcie tym pedałom, tam jest szmal. Rzeczywiście szmal tam był, ale do tego się horyzont polityczny pana Bolesława, zwanego Krzywoustym, ograniczał. Był to fatalny polityk, fatalny władca, moralne zero. Kosmas Czech, który do Polaków nigdy sympatii nie żywił, mówi: nieszczęsny to naród, który ma tak błazeńskiego księcia. To był rzeczywiście błazeński książę. Ale myślę, że nie jestem pewien, czy nie czytasz tego źródła zbyt dosłownie. Jeśli nie żywił sympatii dla Polaków, no to oczywiście musiał polskiego księcia opisać w najgorszych barwach. Sympatię dla Polaków, w związku z czym pokazywał, żałował tych biednych Polaków, mówiąc, że mają księcia błazna. Powiem szczerze, nie spotkałem się, a sporo tych kronik przeczytałem, żeby jakiegokolwiek władcę, nawet największy jego wróg, nazwał błaznem. Ale poza wszystkim innym, ty jesteś wielbicielem poprawności politycznej. To bije z wszystkich twoich wypowiedzi, więc myślę, że jedna rzecz się jednak powinna podobać, mianowicie, że zaprowadził słuszny, postępowy proces rozdrobnienia dzielnicowego, bo to poszło w całym tym pasie. Od Niemiec, przez Ruś, Węgry. I to trzeba było zrobić. On to zrobił szybko, sprawnie. Znaczy, on zrobił wszystko, żeby do tego nie doszło, tylko jak zwykle w takich wypadkach rzeczywistość obróciła się. Ale był testament, czy nie? Jaki tam testament? Niepiśmienne bydle było, no. Piękne i bestia.